Brodaczy, jest to tradycja pożegnania starego roku, trzy ostatnie dni każdego roku, tylko w Słowatyczach, tylko w tej miejscowości w Polsce. Młodzi mężczyźni z gminy przebierają się w typowe dla tej tradycji stroje i straszą dziewczyny, biorą na tak zwane chocki, kolędują. Brodacze zadanie jest żegnać stary rok, a witać nowy rok, żeby był jak najlepszy. Na trzeci dzień chodzimy, śpiewamy kolędy różne, to przyśpiewki jakieś tam, no i składamy życzenia na trzeci dzień właśnie, tak, w dzień Sylwestra. Bo nie puścił. A, tradycja, nie możemy stracić. Спасибо. Ten strój składa się z dużej czapy, 2/3 wysokości takiego brodacza. Ta czapa to jest około 400-500 kwiatów ręcznie plecionych przez młodzież z bibuły. Natomiast jeśli chodzi o ilość takich brodaczy, to jest kilkadziesiąt osób w każdym dniu tych trzech ostatnich dni. Takich samych nie ma nigdzie. To jest pewne, to jest tylko tradycja ze Słowatycz i nigdzie tego nie ma. Szukaliśmy w świecie, znaleźliśmy dwa podobne wydarzenia, dwie podobne tradycje. Jedna w górach Transylwanii, w jednej małej wioseczce, ale wygląda to podobnie, ale ma trochę inny cel i sens, a druga za naszą zachodnią granicą w Niemczech. Thank you.